O, teraz mogę zobaczyć, jaką mam ekstra nową, fajną fryzurkę. Nie, nie po to to włączyłem. Ja nie bardzo. Ja muszę... Ewa, Boże dar. Ładnie, nie, no ładnie wszystko wygląda. Jest okej. Okay. Nie trzeba nic poprawiać. Lusternie. Tam mamy Kasia i Jaga. Bardzo jesteśmy dobrze. Też gotowe. Wszyscy gotowi. Chłopacy gdzieś tam zniknęli. Dominik gdzieś się urwał. Nie ma gościa. O, jest Jela tutaj z tyłu. No i właśnie, nagrywamy to po to, żeby pokazać wam, jak wyglądaliśmy przed wylotem. A po wylocie sami będziemy to oglądać. Wysiedliśmy na lotnisku Queenalia pod Ammanem. Zmierzamy teraz do odprawy paszportowej i wizowej. To, co uderzyło nas od razu po przylocie, to dosyć niska temperatura, dlatego ja założyłem poncze, a wszyscy mają na sobie już kurtki i polarki. No dobra, i teraz zaraz będzie wszędzie Welcome to Jordan. Dotarliśmy. W środku nocy dolecieliśmy do Jordanii i przetransportowaliśmy się na pustynię Wadi Rum. Teraz oczywiście jesteśmy w domu Mohameda. Tutaj ekipa już przebiera nogami, bo nikt nie może się doczekać, aż poczuje na własnej skórze żar słońca i piach pustyni w butach. Więc nie dalej jak za kilka chwil ruszamy. Następny kontakt wtedy, kiedy będzie. Jestem w końcu w miejscu, które zawsze będę pamiętał. Tu jest zbiornik retencyjny i po raz pierwszy od wielu lat widzę tutaj wodę. Nie jest to kryształ woda. Nadal jest bardzo mętna, nadaje się na pewno dla zwierząt. Dla mnie jednak to miejsce ma szczególne znaczenie. Bardzo się cieszę, że znów tu jestem. Cała ekipa poszła na górę u Maddami. To będzie gdzieś tam wysoko. Ja tymczasem jestem tutaj z Mubarakiem. I odpoczywamy sobie. It's chilling time. We don't have to hurry. Tutaj można sobie spokojnie przy ognisku popatrzeć na otaczającą przyrodę, a jest na co patrzeć. Tamaryszek kwitnie, mnóstwo mrówek, insektów. Tak gorący dzień jak dziś, wszystko się budzi. A ja pozwalam sobie na odrobinę lenistwa, bowiem Ali zabrał całą ekipę na górę. Dziś jego kolej. Poranki na pustyni potrafią być chłodne, szczególnie wiosną. Chociaż dziś noc była cieplejsza. Musieliśmy wstać wcześniej, także jemy wczesne śniadanko, żeby dostać się do wioski na czas i złapać upragniony autobus w kolejne miejsce. I z bólem serca trzeba będzie rozstać się z Wadi Rum. Wadi Musa jest taki sklep, gdzie mięso zawsze jest świeże, więc można sobie wybrać dowolną kurkę i ta kurka zaraz wyląduje u pana, a później w garnuszku. No. Zmierzamy w kierunku dużej Petry. Wchodzimy od zaplecza, żeby pokonywać tę trasę raczej z góry na dół, niż ciągle człapać się pod górę. Tutaj część ekipy, część już poszła, gdzieś tam w tle powinien być. Tak, gdzieś tam w tle powinien być jeszcze Bożydar. Nie, to pójdzie do internetu. Tak, to pójdzie do internetu. Kasia jest szczęśliwa, w końcu będzie miała swoje 5 minut na Facebooku. Pniemy się pod górę. Pozwolę sobie podejść do krawędzi, bo chodzimy po półce skalnej. Tam już jest trochę wyżej. Ta półeczka za szeroka też nie jest. Fajne miejsce, żeby cyknąć fotkę. Warto się nie zapominać. No, bo droga na dół jest naprawdę długa. Ale pod takimi pięknymi nawisami skalnymi po przygotowanej ścieżce maszeruje się wprost do Monaestru. Petra uznawana była przez Nabatejczyków, albo inaczej nazywana była przez Nabatejczyków Rakma, co znaczy kolorowa. Mam nadzieję, że będzie widać, o, widać doskonale to przepiękne sklepienie z piaskowca pasiastego. Czarne ślady to z kolei okopcenia już z czasów współczesnych, bowiem te jaskinie zamieszkiwane są notorycznie przez lokalnych tutaj sprzedawców dóbr kulturowych, które możemy z kolei zobaczyć na zewnątrz.
Miło było poznać ekipę. A to są właśnie te wspomniane dobra kulturowe. A nieopodal Małej Petry znajduje się bardzo ciekawy zbiornik retencyjny, który ongiś zasilał całą Małą Petrę. To był zbiornik wody pitnej. Olbrzymi basen, w zasadzie dwa równoległe, poza tą ścianą znajduje się jeszcze jeden taki basenik wykuty w skalę. Olbrzymie pomieszczenie, wielka kubatura. Jeszcze do niedawna woda była krystalicznie czysta, ale widać, że z czasem coraz więcej śmieci, szczątków trafia do tego zbiornika. Tak to mogło wyglądać 2000 lat temu, 2500 lat temu, no z wyjątkiem tej metalowej barierki. Ona tutaj nie pasuje, ale została zrobiona po to, żeby chronić turystów. Oczywiście została zrobiona tutaj w taki sposób bardzo lokalny, więc za bardzo nie chroni. O, nie wiem, czy widać, jak ona się rusza, ale jak się człowiek o to oprze, to ona potrafi spaść tam na dół. Więc stanowi tylko takie symboliczne zabezpieczenie. Pięknie. Jedziemy teraz do Doliny Wadi Gruer. Wadi Gruer, Rahin Mahada, Ashoba, Wadi Gruer. No i Shishobak Castle jest po drodze. اهلا وسهلا ويلكم always nice people here. Zawsze tutaj są mili ludzie, no przynajmniej takich poznajemy. Różnie bywa z uczciwością, tym ufamy w miarę, ale jest ok. So it's perfect, good, nice. Mohamed jest tutaj head of the family, nie? Head of the family, yeah. I wiezie nas właśnie tutaj z tyłu nasza brygada. Pomachacie? Okej. Okay. W miarę szczęśliwi. Będzie lepiej. See you. See you. Dotarliśmy do wejścia Doliny Wadi Gruer. Dziś późne śniadanie. Mnie osobiście brak kalorii strasznie denerwuje, więc jestem rozstrojony. Uzupełnimy sobie tutaj wszystko i zaraz ruszymy w dolinę pełną słodkiej wody. I wszyscy odżyją. Wadi Gruer, arcy przepiękne miejsce, no ale w porze deszczowej potrafi być arcy niebezpieczne, bo turysta uwięziony w takim wąskim korytarzu i zaskoczony przez wielką lawinę błotną, która może lecieć z góry potoku, no nie ma w ogóle szans ucieczki. Nie ma się gdzie wspiąć na te przepiękne, wielobarwne piaskowce. Kosmos na ziemi. To jest jedna z trudniejszych przeszkód tutaj w dolinie, ale więcej strachu niż zapachu także. Wiesz co? Nie. A, to może teraz trochę plecaki właśnie. A one będą tu przeszkadzać? Nie będą tu. Czyli opcja tylko tędy. Będzie miękkie lądowanie. No dobra, tylko opcja tędy, bo myślałam, że opcja tamtędy. Tak, będziesz w miejscu materacy. To skakałaś kiedyś na materac? O, to tak. Albo z belki spod stodoły, tam na dół na słomy, no, albo na chłopie. No poczekaj. Nie, wyłożysz się na brzuszko, tak mi sobie kropeczkę.
Ale to może być A chcesz, możesz już wchodzić? No, wchodziłem ten, to nie jest aż tak wygodne. No, to jest chyba wygodniejsze, co? No dobra, to w takim razie ja ważę więcej niż Kasia i przypuszczam. To nie ma znaczenia, ile kto będziesz miała tam na dole silnego mężczyznę. Zrobisz tak, że położysz się już tutaj na brzuchu. I będziesz schodziła w ten sposób. No, ja cię będę trzymał liną, a ty będziesz się opuszczała, opuszczała. Będziesz piszczała ze strachu, ale nie bój biedy. Dominik będzie cię najpierw, Dominik, ty będziesz najpierw przytrzymywał nogi, żeby nogi miały więcej podparcia. No. Dobrze? I tam będziesz je celował, żeby miała gdzie się podtrzymywać jeszcze. A może jest jakiś sposób na to, żebym... Ja zejdę tak, oczywiście. Ja sobie tutaj najpierw nie też przyczepię dalej. Nie, znowu mi drżą. No oczywiście, to normalne, adrenalina. Jesteś przywiązana i... Jeszcze nie. Dasz radę. Dziękuję ci, Dominik, ty jest taki mobilizujący bardzo. Oj, tak moc jest to. Na brzuch. Dobrze, kładziesz się tutaj, patrzysz na mnie cały czas. Okej, to mam takie... takie tu dwa. Już się kładziesz, tak. Tu, gdzie teraz trzymasz stopy, będziesz mogła się trzymać łapami. Połóż się już na brzuchu. Ej, słyszeliście, co mi Dominik powiedział? Że mam włocone buty i pewnie sobie mogła... Dominik, no i co mam teraz tam niżej? Nie, poczekaj, dobra. Ale to mów mi, czy ja mogę... Nie, ja nie chcę zjechać na brzuch, ja bym chciała zejść. No, ja cię trzymam tu od dołu. Aha, no to co mam robić? Ty? No jedź drugą nogę i teraz tyłem. No i... Jesteś na dole? No, jest. Chyba tak. Uwaga, luzuję linę. O, wykreślę, odłóż. Widzisz, masz obłocane buty. Dobra, kręć, Ola. Już. A. Następny plecak do Ewy. Ten jest ciężki, uwaga. Ja pierdzie. Bez wody jest na wolne. Gitara. O, jaka gra słowna. Gitara. Zawsze mówię gitara, gdy wszystko gra, a tu faktycznie mamy gitarę. Gitara. Ta-dam! Ta-dam! Gitarą. Sekurowa cię jakoś? Stopniową dół. Obrzyjaj leciami o to. O, tu wiedzie tu. Spoko. Słuchaj się, niczego. No, no i tak ma być. Oj, wszystko było. Prawie się udało. Prawie się udało. Dobra, to żeby się wody nie było. Ja tutaj... Dobra, popraw ten kamień trochę, żeby się nie zmieniło. To czekaj jeszcze. Dalej, Mark. Jak idzie czaczkowe nogi. Już rozpoczęła się ta jeszcze piękniejsza część doliny, gdzie rośliny biją po prostu prosto ze skał. W ogóle wszystkie te skały już w tej części doliny są mokre, ociekają wilgocią, lekko śliskie, bowiem z nich właśnie wycieka woda, przesącza się przez ten piaskowiec woda, krystalicznie czysta. No, tu strumyk trochę zmącony, bo żeśmy przeszli kawałek, więc sobie pozwolę pokazać, tutaj takie mleko płynie. No to dlatego, że parę osób już zmąciło ten spokój natury. I za kolejnymi zakrętami będziemy odkrywali coraz to bujniejszą szatę roślinną. Zresztą tu widzę za moimi plecami, to wszystko się całkiem ładnie już prezentuje. A najlepsze wciąż przed nami. O, tu jest nasza
Zajebisty. Tym razem wieczór z drużyną na Wadi Guer. Ognisko pięknie pali się jaśniutko. Żaby dokazują, podobnie jak Dominik z gitarą. No, Dominikowi wychodzi to też nieźle. I można się bawić bez alkoholu. Poranek w Wadi Guer. Zbliżamy się do Wadi Feinan. Słoneczko jeszcze za skały nie wyszło akurat na nasze obozowisko, ale już blisko, już blisko. I jak tylko pierwsze promienie słońca dotkną tych oto śpiworów, parę osób z tych śpiworów nagle wypełznie. I z poczwarek przeobrażą się w piękne motyle. I dalej polecimy ku Wadi Araba, tam będzie czekał na nas transport do Mada. Najczęściej z doliny wracamy w jednym kawałku, ale niestety czasem zdarzają się wypadki. Nie wiem, czy tę oto tutaj biedną istotę widać gdzieś tutaj, ale tego się już nie poskłada. Rzadko kiedy możemy pokazać, jak wygląda normalne osiedle albo normalna mała miejscowość. Więc mam nadzieję, że za moimi plecami cokolwiek się przebija. Budynki okrążone wysokimi murami to w ogóle w tych rejonach normalka, żeby osłonić, zachować swoje intymności, żeby kobiety nie musiały zakładać chust. To także jest niezła osłona przed wiatrem, który tutaj pędzi czasami z zawrotnymi prędkościami. Ponieważ nie ma tutaj za dużo zieleni, to wszystko wydaje się być brudne i syfne. Ale wydaje mi się, że żyje im się przyjemnie, jak na ich standardach. I znów jestem w miejscu, które kiedyś zwiedziłem z Norbertem Skrzyńskim. Tym razem w wodzie pływa Dominik. Ciężko mu się pływa, bo tu się ciężko zanurzyć. Ale tuż zaraz obok morza, w zasadzie do tego morza, pada woda ze źródeł, które płyną w górach. Gorące i zimne wody łączą się tutaj w jeden ciąg i wpływają wprost do morza. Dominik właśnie opłukuje się z chłodnej soli. Dominik, podobało się? Ja zajebiście! I to jest to. Mówię wam, ekstra. Jordania to stan umysłu. Jesteśmy na szczycie góry Nebo, zwaną Górą Mojżesza. Takich gór jest pewnie rozsianych po świecie kilka. Wydaje mi się, że klimat tego miejsca... O, cześć Kasiu. Wydaje mi się, że klimat tego miejsca został trochę zabity przez rekonstrukcję, współczesne konstrukcje i możliwość dojazdu po prostu wszelkich turystów w bardzo wygodny sposób na samą górę. No i trochę to straciło klimatu. No już trudno mówić o jakiejś pielgrzymce na górę, po prostu wjeżdża tu każdy jak chce. Ale to, co mnie zafascynowało, to jest właśnie ta oto studnia. Widać ją? Chyba widać. Przejdę z tej strony. Jesteśmy na szczycie góry. Ładnych parę metrów nad poziomem morza, a w tej studni dosłownie tuż pod pokrywą, 2 metry pod pokrywą, znajduje się woda. Mam nadzieję, że coś tam na filmie było widać. O, niespodzianka, co? Na szczycie góry źródło. Starożytne ruiny, miejsca archeologicznych odkryć, miejsca historyczne bardzo często. No, to chyba z tego słynie Madaba, przynajmniej ja o niej słyszałem właśnie z tej strony. To w zasadzie współczesny wentylator. Nie wiem, co on tu robi, ale chyba dba o dobrą air conditioning.
na dole mozaika i tych mozaik w zasadzie, gdy tak przechodzę przez Madabę, jest bez liku. W kościołach, gdzieś w miejscach archeologicznych, tutaj widać, jak przewijały się losy różnych cywilizacji. Tutaj widać fragment rzymskiej drogi. O, to właśnie jest rzymska droga, tak ładnie poukładane kawałki kamienne. Gdzieś tutaj powinna być cała kolumnada. Te kolumny są obecnie wywrócone, tylko co niektóre z nich jeszcze stoją, ale myślę, że też zostały tu specjalnie przez archeologów umieszczone. No, jest to jakaś namiastka starożytnego miasta. Taka namiastka starożytnego miasta. Dobra, wychodzę stąd i dalej zwiedzam miasto, ale wydaje mi się, że tu wszystko będzie piło właśnie do tematów najpierw rzymskich, potem bizantyjskich, w końcu muzułmańskich, arabskich i aż do czasów współczesnych. To wszystko się tutaj przeplata i tworzy taką bardzo dziwną miksturę tego, co się ogląda. No, trzeba mieć otwartą głowę, żeby chyba to wszystko tak po prostu przyjąć. A na przemyślenia przyjdzie czas później. Niech to upadają, przygotowują. W taki sposób. Dalia, tym słowem. Wszyscy kręcą komórkami, jak wygląda ten ciekawy proces. Potrawa nazywa się upside down. Nie ma w tym wielkiej magii, po prostu garnek wyrzuca się do góry nogami, chciałem powiedzieć, do góry dnem. No, ten filmik musi się na chwilę przerwać, aż pan wróci tutaj, żeby... O! Wrócił pan. Palmy pana. Odjadam. Wow. Inna, wszystko co było na dnie znalazło się na górze i wygląda to... O Jezku, jak to dobrze pachnie. This is rice. It smells yes. Chicken. Good. Aubergine, potatoes, cauliflower, onion. It's okay? Kurczaczek z warzywkami, z przyprawami, z cebulką, uduszony z ryżem. Dobra, kończę to nagranie, trzeba wsuwać. Gdzieś głęboko pod podłogą, pod posadzką kościoła świętego Jana Chrzciciela jest jeszcze studnia z czasów Moabitów, bardzo stara studnia, w której wciąż jest woda, która wciąż działa, być może na cele pokazowe. Tam na górze jest jeszcze taki, prawda, otwór, przez który opuszczano tutaj dzbanuszek, taki dzbanuszek jak ten tutaj. I ten dzbanuszek lądował tam na dole. Nie wiem, czy będzie widać, światełko się odbija od wody. Chyba tak, coś tam powinno się iskrzyć tam na dole. Wciąż jest widoczne lustro wody. No, to są historie jeszcze z czasów przedrzymskich. Madaba to bardzo stare osiedle, choć jeszcze w 1904 roku wyglądało zupełnie inaczej. Tunele, no, oświetlone, przystosowane do zwiedzania przez turystów, ale muszę powiedzieć, że mimo to robią piorunujące wrażenie. No, Madaba to miasto mozaik, no, ale także właśnie takich ciekawych podziemi. Ekstra jest obserwować zwykłe życie w zwykłych miejscach. Tutaj jest piekarnia. Tam olbrzymi piec właśnie jest nagrzewany, żeby przypiekać te smakołyki, które pan wyrabia tutaj w specjalnej maszynie. Robi placuszki, tam powstają zawijaski. Tam będą się piekły. Tam się będą piekły, to chciałem pokazać. I tu przyszedł pomocnik, który będzie teraz robił cudy. No i stąd te delicje będą trafiały na stoły mieszkańców Madaby. Madaba ma różne oblicza. To te zewnętrzne fasady domów to jest jedna, piękne kościoły, podziemia, ale gdy zajrzy się na podwórka, tak gdyby z góry na to spojrzeć, myślę, że tam w tle dokładnie widać, tam jeszcze są łuki z czasów Cesarstwa Rzymskiego, pewnie później jeszcze przez Bizantyjczyków wykorzystywane. Współcześnie popadają w ruiny, ale tu między tymi ruinami mieszkają całe rodziny. Jordania to stan umysłu. Umówiłem się z ekipą, że mogą robić głupie rzeczy podczas tego nagrania. Ekipa, to było wystarczająco głupie, to jest niezłe. Kończymy naszą przygodę w Jordanii. Podobało się?
Tylko Kasia nie robiła. Czyli generalnie jesteś. Ale dobra, jest. Podobało się. Dobra. Do zobaczenia w Polsce już o 12 w nocy. Żegnajmy.